być tego pewni, że Pan jest wśród nas. Amen. Że możemy Go spotkać, możemy Go dzisiaj doświadczyć. Nie jesteśmy w jakimś obcym miejscu, w wyobcowanym środowisku. Jesteśmy w miejscu, gdzie Bóg przebywa. Pan jest pośród swego ludu i On jest pośród nas. Dlatego tutaj jesteśmy. I dlatego z wielką radością dziś rano, gdy wstałem, rozmyślając o dniach skupienia, przygotowywałem się do przyjazdu, bo wiem, że Pan Jezus jest pośród nas na tym miejscu. Ale myślę, że nie tylko to. Dziękujemy Bogu za wspaniałe miejsce, za wspaniałe warunki przebywania. To też ma znaczenie. I tu podziękowanie zborowi Betel w Ustroniu, że jest ciągle otwarty na tego typu zjazdy, spotkania, gdzie możemy przyjechać, przebywać, być cudownie ugoszczeni gościnnością tą wiślańsko-ustrońską. Myślę, że doceniacie to, tak? To doceniacie? Powinniśmy doceniać. Ale poza tym, że są wspaniałe warunki, najważniejsze jest to, że razem możemy usiąść u stóp Jezusa. Możemy korzystać z tych chwil i możemy odbierać od Boga to prawdziwe szczęście, to prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. W tej sesji, która poprowadzi nas do modlitwy i będziemy na koniec przed obiadem modlić się o poszczególne osoby, które pragną przeżyć uwolnienie, które oczekują na to, że Pan Jezus da im wolność. On tu jest. Do Niego przyjdziemy i wierzę, że Pan pobłogosławi nasze modlitwy, że dotknie naszych serc. Chciałbym, abyś przygotował się, abyś przygotowała się do tej chwili, aby przyjść przed oblicze Pana. Przez chwilę w tej sesji chciałbym jeszcze raz podkreślić to wielkie niebezpieczeństwo, które diabeł, szatan robi, przygotowuje swoją strategię, by nas oszukać i zwieść. Myślę, że wiele osób, które tutaj są i doświadczyły potknięć w swoim życiu trudnych chwil, już macie tą świadomość, że diabeł jest oszustem i zwodzicielem. Mi też zabrało trochę czasu, niż to zrozumiałem. Wydawało mi się, że nie ma takich sił, takich rzeczy, takich jakichś działań typu szatan, diabeł, który zwodzi, oszukuje, związuje. A jednak te siły są i one tworzą, budują te warownie w życiu człowieka. Ja określam to w ten sposób, że diabeł to oszust i zwodziciel, który bezprawnie narusza prawo do spokojnego życia, do naszej prywatności. On wchodzi bez pytania i burzy wszelki pokój, pozbawia swoje ofiary poczucia bezpieczeństwa, dewastuje nasze życie i ci, którzy padli jego ofiarą, potrzebują czasami wiele miesięcy, wiele lat, aby powrócić do dawnego poziomu emocjonalnego czy nawet finansowego. Bo diabeł przyszedł, aby niszczyć. Towarzyszył nam będzie werset z Ewangelii Jana 10:10, który mówi, że złodziej przychodzi po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Właśnie takim jest diabeł, szatan, jest oszustem, kłamcą, który wdziera się w nasze życie, przychodzi tylko po to, aby nas obrabować, okraść, zniszczyć. Natomiast ten werset 10 kończy się także obietnicą, że Jezus przychodzi, abyśmy mieli życie i to życie, które obfituje. Czyli życie, które jest błogosławione, życie, które jest obdarowane obecnością Pana i Jego przychylnością. Złodziej, diabeł niszczy pokój umysłu, niszczy poczucie bezpieczeństwa, pozostawia człowieka w środku zamieszania, zdezorientowanego, co robić dalej. Ja także w takim miejscu byłem. Byłem w miejscu zagubiony, nieszczęśliwy, rozwalony przez okoliczności i ataki diabelskie.
zmylony, oszukany, bo diabeł oszukuje. Jeden z prezydentów amerykańskich, Harry Truman, powiedział, kiedy przygotowywał strategię wojenną, powiedział tak: jeśli nie możesz ich przekonać, to musisz ich zmylić. I właśnie diabeł przyjął taką strategię, że czasami nie chodzi o to, że nas przekonuje do grzechu, tylko doprowadza do tego, że jesteśmy oszukani. Po prostu podaje nam falsyfikaty. Grzech jest takim falsyfikatem. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale wiele razy grzech jest przyjemny. Diabeł podsuwa nam różne rzeczy, które są grzechem i dla człowieka, dla jego pożądliwości, dla jego zachłanności, przyjemności, której poszukuje, grzech sprawia taką atmosferę przyjemności. A kończy się to tragedią. Jest to zmylenie, które diabeł używa, aby nas oszukać. I tak wielu z was, tak wielu z nas popadło w takie zamieszanie, w taki upadek, w taką tragedię życia. Szatan używa tych technik i odnosi sukcesy. Odnosi sukcesy. Ludzie czują się zamieszani, niepewni. Wiele razy tracimy poczucie bezpieczeństwa. Tracimy sens życia. Kiedy otrzymujemy środek, który pomaga nam zapomnieć o tych wszystkich koszmarach, zaczynamy się od niego uzależniać i stajemy się niewolnikami. Stajemy się niewolnikami diabła szatana, który pragnie rządzić, panować nad naszym życiem. Biblia mówi nam, że toczy się niesamowita walka, bezustannie bój o nasze życie. Pan Jezus powiedział tak, że człowiek nie może dwom panom służyć. A więc chciałbym, abyśmy na początek sobie uświadomili, że my, ludzkie istoty, jesteśmy pod pewnym panowaniem, że nie ma czegoś takiego, że człowiek jest panem samego siebie. Albo Biblia mówi nam, żyjemy pod panowaniem Bożym, Bóg, nasz Stwórca, jest naszym panem, albo naszym panem jest jego przeciwnik, diabeł szatan, który nas oszukał, wziął w niewolę i trzyma w tej klatce, o której mówiliśmy na pierwszej sesji, i pragnie manipulować naszym życiem, zniewala nas, oszukuje i wprowadza w taki stan, wiele razy w stan upodlenia, nieszczęść, tragedii, które dzieją się w życiu ludzkim. I teraz my ludzie musimy zdecydować, człowiek musi podjąć decyzję. Chciałbym, byśmy zrozumieli, że jesteśmy Bożym stworzeniem, że Bóg dał nam życie, że to Bóg zaplanował życie człowieka na ziemi. Już sam początek Biblii uczy nas o tym, że Bożym stworzeniem jesteśmy. Nie mamy pochodzenia drogą ewolucji. Człowiek nagle stał się takim, jakim jest, idealną istotą, doskonałą, rozwiniętą intelektualnie, fizycznie i tak dalej, drogą ewolucji. Jesteśmy Bożym stworzeniem. Bóg nas stworzył na swój obraz. Biblia mówi, że składamy się z ducha, duszy i ciała. Mamy wewnętrzne, duchowe życie. To jest ten prawdziwy człowiek, który żyje w nas. To jest to prawdziwe życie, które jest w nas. Tak wracając do nauki o zbawieniu, to właśnie tam, w naszym wnętrzu, Bóg dokonuje zbawienia. To duchowe życie, którego nie było, nagle zaczyna z powrotem powstawać w nas, rodzi się w nas. I oto duch człowieka zaczyna żyć. Apostoł Paweł to określał w taki sposób. Oto chciałbym się wydrzeć z mojego ciała, wyrwać z mojego ciała i być już u Pana. Mówi też apostoł Paweł, że ciało nasze jest takim zewnętrznym namiotem, takim futerałem, w którym żyjemy naprawdę. Ten prawdziwy Leszek, Jasiu, Bożena, Anna żyje w Tobie, w każdym z nas. Tam jest prawdziwy człowiek. I ten prawdziwy duchowy człowiek ma życie wieczne, bo Bóg jest duchem i także człowiek ma w sobie duchowe życie. Mamy duszę, czyli stan emocjonalny, wszystkie nasze uczucia, zmysły, a także mamy ciało, które jest tym zewnętrznym naszym wizerunkiem. Natomiast tak naprawdę całe życie jest wewnątrz nas i tam w naszym duchu możemy znać Boga.
I tak Bóg nas stworzył. Stworzył Bóg człowieka, ulepił go z gliny, tchnął w niego dech życia i dał życie ludzkości. I tak czytamy w Biblii, że był Adam z Ewą i Bóg dał im zarządzanie nad całym ogrodem. Bóg także dał im prawo nazwać wszystkie zwierzęta. Bóg dał im obietnicę, że będą żyli wiecznie, że nie umrą nigdy, że będą błogosławieni, że mają się rozmnażać i wypełniać ziemię. Ale oto przyszedł diabeł, szatan, który wcześniej zbuntował się Bogu. Diabeł, który jest tym, który okrada nas z naszej tożsamości, który pozbawia nas prawdziwego życia. Przyszedł diabeł, szatan, który zwiódł Adama i Ewę, oszukał ich, aby stali się Bogu nieposłuszni. Już nie będę używał tych wszystkich opisów obrazowych, które często są przekazywane, jak to skusił z jedzeniem tego owocu z drzewa. To wszystko opisuje Biblia. Ale człowiek stał się nieposłuszny Bogu i utracił swoją tożsamość i diabeł przejął kontrolę nad jego życiem. Dlatego skutki widzimy aż do dnia dzisiejszego. One były natychmiast. Tam już na samym początku brat zabił brata. Tam już zrodził się ten grzech zła, nienawiści, który do dzisiaj ma miejsce w życiu wielu ludzi. Dlatego już wtedy Bóg obiecał, że przyjdzie temu kres i przyjście Jezusa Chrystusa otworzyło nowy rozdział. Pan Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabelskie, aby rozpocząć nowy etap życia ludzkości. Każdy, kto przychodzi do Niego, może narodzić się na nowo z Ducha Świętego i Bóg, dając nowe życie, prowadzi dalej człowieka, by mógł wejść w wolność, której tak bardzo potrzebuje. I możemy zacząć smakować tego życia, które Bóg obiecał ludzkości, Adamowi i Ewie. Możemy mieć życie wieczne. Już nie chodzi o fizyczne życie wieczne. Ale o tym mówiliśmy wczoraj, że Bóg daje nam życie wieczne, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wiecie, to jest niesamowite uczucie, mieć tą pewność, żyć wiarą, wiedzieć w swoim wnętrzu, że nawet gdy przyjdzie mi odejść, gdy moje ciało przestanie już funkcjonować, gdy moje serce przestanie bić, gdy zamknę moje oczy, aby odejść, to tak naprawdę tylko ciało moje, ten futerał zewnętrzny, ta powłoka zewnętrzna będzie złożona do ziemi i w proch się obróci, ale prawdziwy Leszek będzie żył wiecznie z Bogiem, miał życie wieczne. To jest niesamowite uczucie, mieć tą pewność. To pozbawia nas lęku przed śmiercią. Wiecie, ludzie żyją w niesamowitej panice przed śmiercią. Diabeł stwarza ten klimat paniki i strachu. I to jest jakby naturalna reakcja, bo Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jest wieczne potępienie. My zachęcamy człowieka, ludzi do tego, by pojednali się z Bogiem. Pojednali się z Bogiem dla swojego dobra życia tutaj na ziemi. Pojednali się z Bogiem dla swojego dobra dotyczącego wieczności. Pojednali się z Bogiem dla dobra wolności, w której możemy żyć. Oczywiście te warownie diabelskie są ogromne, są wielką siłą. Mówiliśmy wczoraj, że nie powinniśmy nigdy lekceważyć mocy i siły grzechu. Ta presja na człowieka jest ogromna. Pokusy są ogromne. Ale kiedy oddajemy życie Jezusowi, możemy podnieść naszą głowę wysoko, możemy wyprostować nasze plecy, możemy wstać i wyznać przed Bogiem i przed ludźmi, kim jesteśmy, że jesteśmy Bożym stworzeniem. Każde nowo narodzone życie jest nowym stworzeniem Bożym. I ja się cieszę, że mając 20 lat stałem się nowym człowiekiem, nowym Bożym stworzeniem, nową istotą, zupełnie innym Leszkiem niż byłem dotąd. I to samo, kiedy modlimy się o wolność, możesz przeżyć Ty dzisiaj na tych dniach upamiętania. Bóg daje prawdziwą wolność. Będziesz mógł stanąć z podniesioną głową i będziesz mógł powiedzieć: jestem nowym stworzeniem. Jestem dzieckiem Bożym. Nie jestem już więcej kłębkiem nerwów. Jestem Jego autentycznym dziełem. Jestem zwycięzcą, nie bezsilną, bezradną ofiarą. To daje nam wolność.
I o to zabiegamy w naszym nauczaniu, w głoszeniu, w modlitwach. To jest nasze przesłanie. To jest dobra nowina. To jest Ewangelia. Dlatego powiem odważnie. Nie daj się wyprowadzić w pole. Diabeł będzie ci szeptał do ucha dzisiaj i jestem świadomy, że takie osoby są na tej sali. Gdzie diabeł ci mówi, to nie ma sensu, daj sobie spokój. Co on mówi? Nie słuchaj tego. Nie daj się wyprowadzić w pole. Stwórca twój, Bóg Ojciec w niebie, troszczy się o ciebie, patrzy na twoje życie i chce ci pomóc, wyciąga ku tobie swoją rękę. To On cię chce odnaleźć. Chciałbym, abyście zrozumieli, że to Bóg leży bardziej na tobie niż tobie na Bogu. To Bóg cię szuka. To nie Bóg się zagubił w życiu. To ty, to ja, to my zagubiliśmy się. Pan Jezus powiedział, to nie wy mnie znaleźliście, ale ja was odnalazłem. Dlatego Pan Jezus przyszedł dla ciebie. Przyszedł, aby ciebie zbawić. Przyszedł, aby ciebie ratować. Pomyśl o tym indywidualnie, o samym sobie. Pan Jezus jest tutaj dla ciebie, aby dać ci prawdziwą wolność. Opuścił niebiański majestat. Przyszedł na ziemię 2000 lat temu. Poszedł na krzyż. Przelał świętą krew. Umęczyli go, ubili go, zranili, sponiewierali dla twojego i mojego odkupienia. Abyś mógł znaleźć prawdziwe szczęście. I Pan Bóg pragnie dopilnować, jeśli Mu na to pozwolimy. Bóg pragnie dopilnować, aby Jego plan względem ciebie został zrealizowany. List do Efezjan mówi, że nim poczęliśmy się w łonie Matki naszej, to Bóg już miał plan dla naszego życia. I ja wierzę, że Bóg miał plan dla mojego życia. Gdy urodziłem się wiele, wiele lat temu, gdy moja matka urodziła mnie, wydała mnie na świat, Bóg już widział moje życie poczęte. Widział to małe dziecko, tego małego Lesia, który się urodził. I mówi, ja mam plan dla jego życia. Oj, on jeszcze wiele przejdzie, będzie błądził i chodził różnego rodzaju drogami. Ale ja mam plan dla jego życia, ja ten plan zrealizuję. I to jest piękne, takim jest Bóg. Dlatego tak go kocham. I on ma taki sam plan dla ciebie. Bóg nie ma faworytów, nie ma wybrańców, nie ma lepszych i gorszych. Wszyscy przed Bogiem jesteśmy jak list otwarty. Bóg nie ma mężczyzn i kobiet, każdego kocha jednakowo. I każdemu chce dać zbawienie. I każdego chce uwolnić z jego niewoli, w której żyje. Dlatego z odwagą możemy o tym mówić i z odwagą możemy o tym głosić. I kilka myśli takich zachęcających przed naszą modlitwą. A więc po pierwsze, co to znaczy rozpoznać, że jestem dzieckiem Bożym? Co to znaczy? Jak byśmy to określili? Jest taki przepiękny fragment w 5 Księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale. Są to 4 wersety, które pozwolę sobie przeczytać tak powoli, abyśmy mogli o nich pomyśleć. 5 Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, wiersz od 10 do 14. Jest tutaj mowa o narodzie Bożym, o ludzie Bożym, o ludziach Bożych. Myślę, że możemy to odnieść także do siebie. I oto Bóg mówi tak. Znalazłem go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicę oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Tak Pan sam jeden prowadził go. Nie było przy nim obcego Boga. Powiódł go po wzgórzach ziemi, aby spożywał plony pól. Karmił go miodem ze skały i oliwą i opoką krzemienną, śmietanką krowią i mlekiem owczym wraz z tłuszczem jagniąt i baranów z Baszenu i kozłów oraz najwyborniejszą mąką pszenną, a zapijesz to winem z krwi winogron. Żeby się wam źle nie kojarzyło, to sokiem z krwi winogron. Sokiem gronowym. Takim dobrym, naturalnym.
Tak, aby się źle nie kojarzyło, bo mamy dni skupienia, że tutaj, o, teraz będziemy o winie mówić, a to może napędzać nasze zachcianki i emocje. Okej? Okay? A więc sokiem z krwi winogron. A więc co nam to słowo mówi? Co Bóg mówi do ludzi, których On powołuje, którzy stają się Jego dziećmi? Chcielibyśmy to przenieść dziś do naszego życia. Oto Bóg nas odnajduje. Oto przyjmujemy zbawienie Boże. Odpowiadamy na Boże zawołanie. Oto Jezus odnajduje nas, puka do naszego serca, zamieszkuje w naszych sercach. I oto według tego słowa, bardzo ważne, może nikt tobie tego nie mówił. Może nigdy nie usłyszałeś takiego zdania. Może nigdy nikt tak się o tobie nie wyraził. Ale Bóg dziś mówi do każdego z nas, jesteś cenny w moich oczach. Ktoś może powiedzieć, ale ja sobie nie zasłużyłem. Ja się nie nadaję, ja zrobiłem tyle zła. Tu jest tajemnica Bożego Królestwa. Tu jest tajemnica Bożej miłości. Bo my po ludzku bardzo, bardzo szybko, bardzo skłonni jesteśmy do potępienia, do odrzucenia, do krytyki, do złego spojrzenia na drugiego człowieka. Jeśli nie jest tak, jak ja uważam, jeśli nie jest taki, jaki ja jestem, albo nie myśli tak, jak ja myślę, to ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Bóg jest zupełnie innym. Nawet jeśli nie dorównujemy Jego standardom, nawet jeśli ciągle zawodzimy, jesteśmy cenni w Jego oczach. To jest prawdziwa miłość. To jest prawdziwa miłość, która oddała życie za ciebie i za mnie. Takim jest Bóg. Czytamy w Piątej Księdze Mojżeszowej, że jesteśmy tak ważni dla Niego, jeśli przychodzimy do Niego z naszym życiem, jeśli oddajemy Mu nasze serce, jeśli pragniemy tej wolności, to jesteśmy tak ważni, jak źrenica Jego oka. To jest piękna parafraza. Tak Bóg mówi o nas. I teraz takie myśli. Może czujesz się jak chora źrenica. Ale dla Niego nie jesteś wcale mniej ważny. I to jest piękne. On może cię uleczyć i sprawi, że będziesz zdrową źrenicą Jego oka. Taki jest Bóg. On nie przychodzi do ciebie dzisiaj z batem i nie mówi, ale ci wleję za to, jaki jesteś. Pamiętacie tą historię nowotestamentową? Przepiękną historię, która zawsze powinna nas poruszać do głębi. Pamiętacie jednego z synów ojca, który odchodzi, który zabiera majętność swoją, swoje dziedzictwo i wyrusza w daleką podróż. Biblia mówi, że opuszczając dom ojca, na własne życzenie tak zdecydował, zabrał, co do niego należy i pojechał i zaczął roztrwaniać cały swój majątek. Musimy uchwycić pewien obraz, który jest tam mocno nakreślony, że w tym samym czasie, kiedy młodszy syn tarza się w bagnie, żyje rozpustnym życiem, ojciec codziennie wychodzi i wypatruje powrotu swojego syna. Wypatruje swoje dziecko. Wypatruje swoje stworzenie. Chciałbym powiedzieć, że nawet gdy żyłeś w najgorszym grzechu, Bóg widział twoje życie, Jego serce było złamane, Jego serce bolało, ale On wypatrywał i wypatruje twojego powrotu. Bo jesteś Bożym stworzeniem, bo jesteś Bożym dzieckiem, jesteś cenny w Jego oczach. I oto pewnego dnia, kiedy już był na samym dnie, Biblia mówi, że on wraca. Uchwyćmy ten obraz. Idzie w łachmanach, wszystko stracił. Wraca uzależniony, przepił wszystko, przehulał wszystko. Już musiał paść świnie i karmić się odpadami, które one zjadały. Brudny, cuchnący, wraca do domu ojca. Wreszcie mówi, wrócę tam, gdzie być powinienem. I na drodze
stoi ojciec z wyciągniętymi ramionami. Wyciąga swoje ramiona i mówi: witam cię, synu, jakże cieszę się, że wróciłeś. Kiedy czytam to słowo, nie widzę ani krzty, ani jednej myśli negatywnej, którą Bóg wypowiada. Nie mówi do niego: słuchaj, ty łachudro jedna, gdzie byłeś? Jak ty żyłeś? Co zrobiłeś z dziedzictwem? Jak ty potraktowałeś to, co ci dałem? Ja ci tu zaraz pokażę, ja cię zdyscyplinuję, abyś pamiętał na przyszłość. Nigdzie takich słów nie czytam w Biblii. Bóg, ojciec, o nim tu mowa, wyciąga swoje ramiona, przytula swoje dziecko, swojego syna i mówi: jakże się cieszę, że jesteś. Jesteś cenny w jego oczach. Jesteś cenna w jego oczach. Bóg cię kocha i Bóg chce dać ci prawdziwe szczęście. O tym ciągle podkreślam i będę na to wskazywał. Czytaliśmy wczoraj z Ewangelii Jana 3,16. Abyś miał żywot. Abyś miał życie wieczne. Syn Boży nie przyszedł, aby kogokolwiek potępiać, ale aby zbawić, aby ogłosić czas miłosierdzia, łaski Bożej. Oczywiście Bóg nas wychowuje. Oczywiście Bóg nas szlifuje, obrabia jak ten diament, jak ten kamień, który niczym nie przypomina diamentu, ale dopiero w rękach jubilera jest obrabiany, szlifowany. To jest nasz duchowy wzrost. Tego potrzebujemy. Potrzebujesz być w kościele, potrzebujesz być w wspólnocie, potrzebujesz być w grupie domowej z dziećmi Bożymi, aby wzrastać, aby się rozwijać, aby rosnąć, aby nabierać tego blasku, kształtów Bożego dziecka. Ale dziś mówimy o Jego zbawieniu, o Jego miłości. On chce poświęcić Tobie szczególną uwagę. On ma sposób, aby cię wyratować. Dlatego zachęcam. Odrzuć ten obraz potępionej źrenicy, chorej, do niczego się nie nadającej. Pamiętaj, że Bóg jest ojcem wszystkich dzieci i wszystkich ludzi. Każdego człowieka. On jest naszym stwórcą. I On cię kocha. I On chce zatroszczyć się o ciebie. Możesz być pokrzywdzony, wykorzystany, niezrozumiany, niedoceniony, ale w dalszym ciągu masz przychylność i miłość Bożą. Może wszyscy ludzie ciebie odrzucili, ale Bóg ciebie kocha i dlatego chce cię uwolnić. Dlatego chce wyrwać z ciebie tą niewolę diabła, szatana i uczynić ciebie prawdziwym dzieckiem Bożym, prawdziwym swoim sługą. Jedna osoba, Julia, córka Cezara Augusta, nie zawsze żyła w sposób, który odpowiadał oczekiwaniom jej słynnego ojca. Lecz twierdziła, że zawsze pamiętała o tym, że jest córką cesarza. Słuchajcie, nie myślę, że ktokolwiek tutaj z nas, głoszących Ewangelię, jest jakąś doskonałą, super istotą duchową. Ja nie jestem doskonałym człowiekiem. I nie mam żadnych skrupułów, ani żadnych oporów, aby o tym powiedzieć. Ja potrzebuję tak samo wiele razy Bożej łaski. Potrzebuję, aby Bóg mi wybaczył. Potrzebuję się zmieniać. Dawno odstąpiłem od takiego wizerunku superbohatera duchowego. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć, że ciągle potrzebuję Bożego miłosierdzia, Bożej pomocy, Bożej łaski, to zapytajcie moją żonę. Nie jestem doskonały. I tu nie chodzi o żadne aktorstwo. Nie odgrywajmy superbohaterów. Oczywiście jestem wolny. Oczywiście mogę powiedzieć z radością, że nie robię rzeczy, które robiłem wcześniej. Ale też nie jestem doskonały. Czasami mi puszczą nerwy. Czasami powiem coś za dużo, czego nie powinienem powiedzieć. Czasami gdzieś tam się obrażę, nie wiadomo z jakiego powodu. I gdzieś tam coś się skrytykuje, czego nie powinienem robić. A więc nie jesteśmy doskonali, nikt z nas nie jest doskonały, ale ciągle jestem dzieckiem Bożym i gdy sobie uświadamiam ten stan, Bóg to zmienia. Przychodzę do Niego w modlitwie i proszę Go o łaskę. Ja byłem z natury niesamowicie niecierpliwym człowiekiem. Powiem wam, że już jako pastor,
już jako głoszący Ewangelię, chciałem, aby wszystko było szybko. Jak czegoś nie było, to mnie ponosiło, nosiło mnie, rozsadzało mnie. Cierpliwość była tym owocem brakującym w moim życiu. Musiałem się o to modlić. Musiałem prosić, Panie, obdarz mnie cierpliwością. Naucz mnie oczekiwać. Naucz mnie być cierpliwym. Naucz mnie czekać na Twój czas. Naucz mnie, Panie, wyczekiwać na ten moment, który Ty przygotowałeś. I Bóg to zaczął kształtować we mnie. Zaczął to zmieniać. Zaczął mnie uwalniać od niecierpliwości. Zaczął wlewać w moje serce cierpliwość. Nagle zacząłem rozumieć, że to jest problem wielu chrześcijan, wielu ludzi wierzących. Że żyjemy w czasach, które wyciskają piętno na nasze życie. Że wszystko dzisiaj chcemy, aby było szybko. Potrzebujemy szybko się przemieszczać. Potrzebujemy szybkich łączy internetowych. Iluż to chrześcijan spotkałem, którym internet wolno chodził, to ich roznosiło. Tak im gula chodziła. Chrześcijanie, którzy powinni mieć owoc cierpliwości. Nie, to jest niemożliwe. Ja już nie chcę mieć z tym systemem nic wspólnego. Ja już nie chcę mieć w ogóle z Windowsem do czynienia. Ja przechodzę na Macintosha. Tam to chodzi. Jak kupię MacBooka, to mi to chodzi jak błyskawica. Natychmiast, szybko. Niecierpliwość. Lubimy szybkie jedzenie. Instant, fast food. Wszystko szybko, wszystko jak najszybciej. Odgrzać, mikrofalka, włączyć, zalać wodą i już mam obiad. Aż kiedyś musiałem sobie także uświadomić, że w tym pędzie życia to najlepsze jedzenie jest u mamy. Kiedy się długo gotuje. Kiedy się piecze w tym piekarniku. Kiedy to nie jest sztucznie wszystko napompowane i zrobione. I tak zaczynamy żyć takim pędem i stajemy się ludźmi niecierpliwymi. Zostajemy opanowani przez niecierpliwość. I Bóg chce nam w tym pomóc. Może Ty masz inne problemy. Może startujesz z innego pułapu. Może potrzebujesz innej wolności. Ale ten sam Bóg troszczy się o Ciebie, bo jesteś Jego dzieckiem. Może się zmagasz. Może oddałeś życie Jezusowi. Ale nie możesz sobie poradzić z papierosem. Bóg chce Cię uwolnić. Powiem Ci, że to nie jest wolą Bożą, abyś był związany nikotyną. Jeśli przyjąłeś Jezusa do swojego serca, to Twoje ciało, Ty stałeś się świątynią Bożą. Oto Pan Jezus przebywa w Twoim życiu. Biblia mówi, że kto niszczy świątynię Bożą. Kiedyś ktoś mi zadał pytanie, powiedz mi, bracie, gdzie to jest napisane, że nie wolno palić? Przecież nie ma tego w Biblii. Przeczytałem i nie znalazłem. Oto tak mówi Pan, nie pal papierosów. Nie ma. Ale jeśli czytamy uważnie Boże Słowo, to w liście do Koryntian jest powiedziane, że jesteśmy świątynią Bożą. I Biblia mówi, kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Mocno. Pytanie, czy nałóg palenia niszczy świątynię Bożą, ten namiot, ten futerał, czy niszczy nasze zdrowie? Czy tutaj jest miejsce na polemikę? Myślę, że to jest normalne, to jest prawdą, to jest czymś naturalnym, że nikotyna, palenie niszczy nasze zdrowie. Niszczy świątynię, którą jesteśmy. Mamy jedno życie, masz jedno świątynię. Nie myślcie, że tu chodzi tylko o nałóg palenia. Tu różne aspekty możemy wziąć pod uwagę. Obżarstwo, niezdrowe odżywianie, brak dbania o swoje zdrowie. Lekceważenie pewnych rzeczy, które dzisiaj szczególnie wśród młodych ludzi ja boleję nad młodzieżą naszą. Widzę to, obserwuję, rozmawiam z rodzicami. Godzinami siedzą przed komputerem, zajmują się różnego rodzaju gadżetami. Brak ruchu, brak spaceru, brak biegania, brak zabawy na podwórku, jak to było w moich latach, kiedy byłem mały. Nie było nic. Miałem łuk i kawałek patyka i biegaliśmy po lesie. I człowiek był zdrowy jak ryba, sprawny. Do dzisiaj, kiedy patrzę na tych młodych ludzi, 13, 14, 16, 17-latków, siedzących przed komputerem, przed grami, przed multimediami, non-stop.
zajadają te chipsy, piją kolę. Jaka przyszłość przed nimi? Tragedia. Jest wiele rzeczy, z których potrzebujemy uwolnienia. Ale dlatego, że mówimy tutaj o nałogach, akcentujemy to, że Pan Jezus ma moc uwolnić ciebie z nikotyny. I to musi być desperacki krok z twojej strony. To nie jest tak, że będziesz się odłuczał. Powiedz Bogu, że chcesz być wolny. Powiedz Jezusowi, aby rozerwał te więzy, aby wyrwał z twojego wnętrza nałóg nikotyny. Pociąg do alkoholu. On to ma moc uczynić. Bo jesteś Jego dzieckiem. Bo jesteś tym, którego On pokochał. W Ewangelii, w pierwszym liście Jana czytamy te przepiękne słowa w 3 rozdziale o Jego wielkiej miłości. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdy ujrzymy Go takim, jak jest. A więc jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. A umiłowane dzieci Bóg chce, aby były wolne. I Bóg chce, abyś był wolny. Abyś się nie musiał bać śmierci, abyś miał pokój w sercu, abyś był wolny od różnego rodzaju związań, uzależnień, dziedzicznych przekleństw, które spływają na twoje życie dzisiaj i zbierasz tego plon. Bóg ma moc to przerwać, ma moc ogłosić zwycięstwo nad tym. Dlaczego? Po drugie, bo jesteś Jego własnością. Ja z odwagą, a także z wielką radością chcę powiedzieć, że nie chcę należeć do samego siebie, bo 20 lat należałem do samego siebie i to doprowadziło do katastrofy w moim życiu. Cieszę się, że jestem własnością Bożą, że należę do Jezusa. Do tego trzeba pokory. Trzeba powiedzieć tak, decyduję ze swojego ja, rezygnuję ze swojego ja, zdecydowałem kiedyś, że będę rządził moim życiem, ale już więcej nie. Należę do mojego Boga i On zaczyna się o mnie troszczyć. On zaczyna zabezpieczać moje życie. On zaczyna udzielać mi swojej siły. Kiedy zaczynam żyć w tej świadomości, że jestem własnością Bożą, zrozummy to dzisiaj, że wtedy diabeł nie ma mieć żadnego prawa do nas. Nie jesteśmy już jego własnością. Wierzę, że Pan Bóg w pewnym sensie jest podobny do pewnych matek, mam, które wyznają w życiu bardzo prostą filozofię. Lepiej nie zadzieraj z moimi dziećmi. Są takie mamy? Są tacy rodzice? Ktoś, kto był tak odważny, że złamał tą zasadę, z pewnością popamięta ten dzień, bo lepiej nie dostać się w ręce matki doprowadzonej do wściekłości. Która kocha swoje dziecko. Przez nowonarodzenie i dzięki mocy krwi Jezusa Chrystusa należymy do Boga, który zapłacił za ciebie i za mnie najwyższą cenę. Teraz należę do Pana. Należę do mojego Boga. Chcę żyć w tej świadomości 24 godziny na dobę. Kiedy budzę się rano, chcę Mu podziękować, że do Niego należę. Kiedy kończę dzień, chcę podziękować Mu, że pomógł mi go przeżyć. Kiedy kładę się spać, zasypiam pod opieką mojego Pana. On troszczy się o mnie. Musimy żyć w takiej świadomości. W księdze Malachiasza w 3 rozdziale od 17 wiersza prorok Malachiasz prorokuje i mówi takie słowa. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także im nie pozostanie ani korzeń,
ani gałązka. W Księdze Malachiasza 3,17 Bóg potwierdza, że jesteśmy Jego własnością. Nie tylko jesteśmy Jego źrenicą, ale jesteśmy Jego własnością. Na pewno wstawi się za Tobą Twój Ojciec, kiedy przyjdą pokusy, kiedy diabeł będzie atakował. Wszystko zależy od Twojej społeczności z Nim, od Twoich relacji z Nim, od Twojej więzi z Nim. On obdarzy Cię błogosławieństwem, zachowa. On będzie walczył za Ciebie, będzie walczył za Tobą, będzie stał po Twojej stronie, wskaże Ci drogę, będzie pilotował Cię na niebezpiecznych wodach życia. Taki jest Bóg. Wiele razy tego mogłem doświadczyć. Wiele razy mogłem odczuwać niesamowitą opiekę, niesamowitą opatrzność Bożą. Będąc czy to w trudnych sytuacjach w życiu rodzinnym, w służbie, czy w potrzebach. Zawsze Bóg się troszczył. Ktoś powiedział, bardzo mi się to spodobało, często tego używam, że w odniesieniu do tego opisu, takiego pięknego obrazu, tego pięknego słowa z Nowego Testamentu, że jesteśmy owcami Pana, a On jest pasterzem naszym, że On się troszczy o nas, że czasami możemy być zranioną owieczką, głupiutką owieczką, zakrwawioną owieczką, ale nadal należymy do pasterza. Jesteśmy Jego owieczką. Zgubiona moneta w dalszym ciągu ma swoją wartość i nosi na sobie wizerunek króla. Może dzisiaj czujesz się zagubiony, bo brak ci wolności, bo coś ciągle ciebie trzyma. Wiedz, że jesteś wartościowy w oczach Bożych. Jeśli powierzasz Jemu swoje życie, jesteś Jego własnością. Zbuntowany syn, który odszedł z domu ojca, nadal jest w jego sercu. Pamiętajmy o tym. Nikt i nic nie zajmie tego miejsca w ojcowskim sercu. Należysz do Boga i Jego rodziny. To jest Twoje prawo i przywilej. Chciałbym, abyśmy to rozumieli, gdy będziemy modlić się. Nie czuj się odrzucony. Nie czuj się niegodny. Nie czuj się bez wartości. Poczuj tą wartość, którą masz w Jezusie. Przyjdź do Niego. Powiedz, Panie, zawiodłem Cię. Panie, nie jestem wolny. Boże, ciągle popełniam błędy, ale chcę być wolny. Pomóż mi. Bóg to uczyni. On to sprawi, że przyjdzie prawdziwe wyzwolenie. Jeszcze jedna myśl. Musimy nauczyć się. Ja i Ty, każdy z nas. Będziemy mówić o tym na tej sesji poobiedniej. Jak prowadzić zwycięskie życie. Bo cały ten program jest pewną drogą, przez którą przechodzimy. Mówimy o zbawieniu, mówimy teraz o uwolnieniu, o przejściu do takiego zwycięskiego życia, ale musimy sobie także powiedzieć, jak prowadzić zwycięskie życie. Jak żyć na co dzień, aby nie popełniać błędów. O tym będę mówił na trzeciej naszej sesji dzisiaj. To, co chcę teraz tylko powiedzieć, to musimy poznać swoje przywileje i prawa. Musisz nauczyć się korzystać z autorytetu i pełnomocnictwa, które daje Bóg swoim dzieciom. Jest to bardzo ważne. Bóg przywraca nam naszą tożsamość. Stajemy się Jego dziećmi, przyjmujemy Jego pełnomocnictwo, Jego prawa. To tak jak w małżeństwie. Kiedy młoda para się pobiera, kiedy ja żeniłem się z moją obecną żoną Gosią, oto tutaj w tym zborze ślubowaliśmy 27 lat temu. Ha! Może niektórych z Was na świecie nie było. 27 lat temu tutaj ślubowaliśmy. Jasiu, Ty już byłeś na świecie? Już byłeś. I moja żona, Gosia, z domu Chydzik, przyjęła moje nazwisko. A więc od momentu ślubowania i podpisania dokumentów już nie jest Chydzik, ale jest Małgorzata Mocha.
A więc praktyce to wygląda tak, że ma wszystkie przywileje, które płyną ze mnie, jako męża, jako ojca rodziny, jako głowy domu. Ja jestem odpowiedzialny za nią, mam się o nią troszczyć, mam zapewnić jej byt, mam zapewnić jej wyżywienie, opiekę, wszystko. Takie jest prawo. Tak powinno być. Możemy wspólnie do tego dążyć, ale to biblijnie, na mężczyźnie polega ta odpowiedzialność. Bycia tym kapłanem, odpowiedzialnym za dom, troszczenie się o dom, to wyzwanie dla nas, panowie, mężczyźni. Nie bądźmy mięczakami na gumowych nogach. Weźmy odpowiedzialność za nasze domy, za nasze żony, za nasze rodziny. Poczujmy ten klimat. Bądźmy facetami takimi, jakimi powinniśmy być. Nie mięczakami, tchórzami, którzy uciekają przy byle jakim problemie i się poddają. I od tego momentu ja stałem się odpowiedzialny za nią. I tak obrazowo, oczywiście to jest obraz, wszystko taka opowieść. Gdyby Gosia przyszła do swojego taty i mówi, tato, daj mi 200, bo nie mam pieniędzy. Pastor Hedzi mógłby powiedzieć, a idź do męża. On wziął ciebie za żonę i obiecał odpowiedzialność za ciebie. Niech się troszczy. I tak jest w naszych relacjach z Bogiem. Kiedy oddajemy Mu nasze życie, stajemy się Jego dziećmi. Dzieci posiadają przywileje, jakie nie mają obcy. Amen. Jesteśmy zaślubieni Bogu, jesteśmy zaślubieni Jezusowi. To On się o nas troszczy. Otrzymujemy czułość, akceptację, a także natychmiastową uwagę w razie potrzeby. Jeśli tak podchodzimy do naszego życia z Bogiem, jeśli tak poważnie traktujemy relacje z naszym Ojcem, z naszym Zbawicielem, to będziemy doświadczać tego, co On obiecał. Mamy także prawo do posługiwania się, i tu znów w cudzysłowiu, mówię obrazowo, Jego kartą kredytową. Czy rozumiemy, co to znaczy? To znaczy, że dana nam jest możliwość korzystania z Jego imienia. Biblia nam o tym mówi, że możemy modlić się w Jego imieniu. I gdy się modlimy w Jego imieniu i prosimy w Jego imieniu, to otrzymujemy to, o co prosimy, aby radość nasza była zupełna. Dlatego ważna jest modlitwa. Dlatego ludzie, którzy należą do Pana, powinni modlić się w Jego imieniu. Nie pozwól, aby szatan okradał cię ze swojej tożsamości, którą masz w Jezusie. To jest bardzo ważne. Nie wystarczy tylko pomodlić się, Panie, uwolnij mnie, Panie, błogosław moje życie, Panie, niech będzie teraz dobrze, ja teraz będę czekał w fotelu, aż to się wszystko stanie. Nie, mamy teraz autorytet korzystania z Jego mocy, mamy trwać w modlitwie, mamy toczyć walkę, mamy przeciwstawiać się diabłu, który przychodzi, aby nas kusić. Biblia mówi, że w imieniu Jego demony wyganiać będziemy. I to nie tylko na płaszczyźnie, że o kogoś się modlimy, o niech wyjdzie z niego demon. Ja mogę powiedzieć wszelkim pokusom diabła, gdy szatan przychodzi, aby mnie zwodzić, idź precz ode mnie, szatanie, idź precz ode mnie. Nie poddam się Tobie. Idź precz, odejdź ode mnie. Jestem własnością Bożą. I mamy autorytet, mamy też gwarancję, że na dźwięk Jego imienia, bo apostoł Paweł pisze do Filipian, że na dźwięk tego imienia, jest to imię, które jest ponad wszelkie imię. Była taka pieśń, którą śpiewaliśmy, że najpiękniejsze imię Jezus. Imię Jezus ciągle świeże. Ono ma wszelką moc. To imię jest ponad wszelkim imieniem. I Paweł powiedział, że na dźwięk tego imienia wszystko, co jest na niebie, na ziemi i pod ziemią, zgina swoje kolano. To jest wielka moc. Kiedy poważnie, z autorytetem, z wiarą, w potrzebie używamy tego imienia. Oczywiście Biblia uczy nas, nie używaj imienia Bożego nadaremno. Ludzie używają, mówią, o Jezus w jakichś sytuacjach, albo jeszcze innych określeń, o Boże, jakieś takie, rzucają slogany, które nie mają żadnego sensu, ani modlitewnego, ani nie są używane jako autorytet. Są to tylko jakby przerywniki, słowa, których gdzieś tam człowiekowi brakło, a więc imię Boże nadużywa. Nie o takim używaniu imienia mówimy. Mówimy o używaniu imienia Jezus autorytetem dziecka Bożego. W Duchu Świętym, ze śmiałością,
to pokrzyżuje diabłu plany, a z drugiej strony otworzy drzwi nieba, aby błogosławieństwo spłynęło na twoje życie. A więc pamiętaj, kim jesteś i korzystaj z pełnomocnictwa, jakiego udzielił ci twój ojciec. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imię moje, da wam, mówi Pan Jezus, Ewangelia Jana 16:23. Jest to bardzo ważne. Posiadamy prawo, Boże prawo, Bożą obietnicę. Starajmy się z tej obietnicy korzystać. Starajmy się z tego prawa korzystać. A jak dojść do takiego życia w zwycięstwie, będę mówił na następnej sesji. Natomiast teraz chciałbym, abyśmy przez chwilę, mamy czas do obiadu, jest godzina 13:00, mamy czas, aby stanąć przed Panem, aby otworzyć nasze serca, aby przemyśleć swoje życie. I chciałbym, abyśmy modlili się dziś o uwolnienie, abyśmy modlili się o to, by ci, którzy są uciśnieni, związani, gdzieś tam diabłu udało się opętać twoje życie, abyśmy się pomodlili, by te moce ciemności zostały złamane i abyście byli wypuszczeni na wolność. Jeśli ktoś ciągle boryka się ze swoim nałogiem i nie może sobie poradzić, chcemy się pomodlić, aby Bóg dał ci wolność. Ale chciałbym jeszcze raz podkreślić to, o czym mówiłem wcześniej. Niech to będzie takie wyjście z głębokim pragnieniem i determinacją. Z takim wyznaniem, nie chcę tego więcej. Mam tego dość. Chcę z tym skończyć. Boże, uwolnij mnie. Panie, daj mi wolność, której potrzebuję. Dotknij mojego życia. Wypuść mnie na wolność. A Pan Jezus to uczyni. Może niektórzy z was żyją w panicznym strachu przed śmiercią. Powiedz to Bogu. Powiedz, Panie, dlaczegoż mam się bać? Przecież jestem w twoich rękach. Uwolnij mnie. Uwolnij mnie z tego poczucia lęku. Może ktoś ciągle żyje pod takim przekleństwem, które schodzi z pokolenia na pokolenie. Geny twoich dziadków, ojców przeszły na ciebie i nie możesz sobie poradzić. Tak jak żył twój dziadek, tak żył twój ojciec, tak żyjesz ty dzisiaj. To Bóg ma moc złamać. Ma moc cię uwolnić, bo Jezus jest pośród nas. Jezus jest pośród nas. To jest temat naszej modlitwy. Wpatruj się w Jezusa. To Jezus jest źródłem wszelkiego życia. To Jezus przyszedł dać nam wolność i zniszczyć wszelkie dzieła diabelskie. To Jezus przyszedł okazać nam miłość i chwałę niebiańskiego Ojca. Chciejmy powstać. Chciejmy stanąć przed Panem. Chciejmy wsłuchać się w pieśń. Jeśli będą słowa, to zaśpiewaj razem z muzykami. Albo zamknij swoje oczy i wejrzyj w swoje życie. I pomyśl, czy dziś nie jest właśnie ten dzień. Dzień twojego uwolnienia. Aleluja, Jezus. Chciałbym, abyśmy tak wyciszyli się przed Bogiem. Żeby pozwolili Duchowi Świętemu, by mógł działać. By mógł przenikać nasze serca. By mógł dotykać naszego życia. Będziemy się modlić. Wyznawaj to zniewolenie, które cię trzyma, gdy ktoś będzie się o ciebie modlił. Wyznawaj, że chcesz być wolny z nikotyny. Wyznawaj, że chcesz być wolny z alkoholu. Wyznawaj, że chcesz być wolny z tego, co ciebie wiąże. Z przekleństwa, które jest w twoim życiu. I ogłaszajmy to zwycięstwo teraz. Ogłaszajmy to zwycięstwo w imieniu Jezusa. Halleluja ci, Jezus.